Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Ostatnio dość gorąco jest, bo jak już pewnie wiecie z tytułu, jest parę tematów do omówienia na dzisiejszym odcinku, ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyście w komentarzu, dzisiaj sekcję komentarzy wykorzystali nie tylko do tego, abyśmy komentowali te sprawy, które będę omawiał, ale także żebyście napisali o tym, jakie są wasze oczekiwania co do Forzy Horizon 5. Bo opowiem o tym w przyszłym odcinku, jak będę widział wasze komentarze i będę na nie odpowiadał. Będą wasze komentarze normalnie się pojawiać podczas odcineczka, także zachęcam do komentowania, jeśli chcecie się gdzieś tam wyróżnić, pokazać, tak? Przypominam, Drift Zone, dzisiaj będziemy troszeczkę driftować też, nie za dużo, troszeczkę będziemy rozmawiać, troszeczkę będziemy pokazywać nową fajną furkę i porozmawiamy o tym Brabusie 800. Ten samochód został dodany do Forzy Horizon 4 już jakiś czas temu, ale ciekawa sprawa wokół niego krąży teraz w internecie, aktualnie jest na topie, czyli kwestia tego, że Brabus ostatnio został skradziony od innego youtubera, Saszy. Czyli po prostu sprzed jego domu, mimo zainstalowanych różnych kamer, mimo różnych zabezpieczeń, które on tam posiada, no niestety samochód został skradziony. Akurat nie jestem pewny, czy akurat ten model, wersja czterodrzwiowa, czy nie, ale wziąłem, bo to jest jedyny Brabus w Forzie Horizon 4, jaki możemy sobie wziąć, nie? Więc mój komentarz na ten temat jest taki, no ciężko jest posiadać taką fajną furę, no nie? Bo zobacz, cały czas, okej, może powiem inaczej. Wypożyczyłem sobie rok temu Mustanga GT i pamiętam, że wypożyczyłem go na 24 godziny, słuchaj, pojeździłem nim cały dzień, ale następnego dnia rano musiałem go zwrócić, prawda? No i przez całą noc on stał pod blokiem, normalnie na parkingu, jak każdy inny Passat, nie? I to nie jest jakiś tam nieprawdopodobnie jaki samochód, zresztą akurat w tym czasie stał też tam inny i Mercedes, i jakiś tam Mustang właśnie na tym samym parkingu, nie? I powiem wam, że naprawdę bałem się o ten samochód, mimo że to nawet nie był mój, nawet jakby go ukradli i miałbym kluczyki, to nie miałbym żadnego problemu, samochód zostałby namierzony, nie? I ja bym się tym nie przejmował, zwróciliby mi kaucję i tak dalej, a mimo to i tak się denerwowałem, więc tym bardziej, jeśli ktoś kupuje samochód taki drogi, bo mówimy tu o kwocie około 1 000 000 złotych, a nie tak jak w przypadku Mustanga gdzieś w okolicach maksymalnie 200 tysięcy, akurat tamten może tak kosztował, tak? No to jest to po prostu ciągły stres, nie? Posiadać takie auto. I ziomek nagrał film na ten temat, Sasza nagrał film na ten temat, że mu ukradli ten samochód. No chłop, słychać było, że jest poruszony tym, że głos mu drży, że nie wiem, czy nawet nie płakał, ale no jakby jest to duży stres i duży kłopot z takim samochodem, patrząc na to, że jakieś gnojki przyjdą i będą chcieli ci ten samochód zabrać, nie? No jest to takie mało przyjemne, delikatnie mówiąc. Tak mówię w kontekście tych moich doświadczeń z samochodem, który jest trochę droższy niż Honda Civic i który raczej pierwszy zniknie z parkingu, jeśli będziesz go posiadał, nie? I go zostawisz. W ogóle, what the fuck, czemu te zegary są krzywo tutaj, nie? Coś popsuty jest ten Brabus, uciekamy z tego kokpitu. No i teraz kolejna sprawa, czyli komentarze pod jego filmem. Ja tam poczytałem troszeczkę i takie miałem wrażenie, że niektórzy ludzie się po prostu z niego śmieją, nie? Że jemu ukradli ten samochód i mówią, a ty jesteś taki i owaki, tego nie zrobiłeś, tamtego nie zrobiłeś, nie masz żadnych nagrań, nie masz żadnych dowodów, tylko tak mówisz, że masz. Nie, bo on tam mówił, że ma nagrania tych ludzi, że ma ich twarze, tych co ukradli, że ma ich twarze, że nie może ich pokazywać, bo coś tam, ci go tam wyśmiewają i tak dalej. I widzę taki postęp trochę ogólnie w internecie, że jak jakiś Polak coś ma, a inny Polak czegoś nie ma, to już nie ma czegoś takiego, że jak kiedyś, nie, że ktoś mówi, że jesteś do dupy od razu, tak? Ale jednak gdzieś tam
ta taka polskość typowa, nie? Ta taka PRL-owska polskość gdzieś tam jeszcze przenika przez te młode umysły ze starych ludzi i gdzieś tam jeszcze komentują źle, zamiast współczuć, tak? Zamiast powiedzieć, no kurde, sorry, nie? Większość komentarzy to właśnie była taka współczująca. Mówili o tym, że no kurde, szkoda, że ci tam ukradli, jest mi przykro i tak dalej. Żeby nie było, samochód się już odnalazł. Zaraz wam pokażę, jak wyglądało jego zdjęcie, jak się odnalazł, nie? Po prostu gnojki, co, ukradli ten samochód i zaczęli go od razu rozbierać na części, nie? Takiego brabusika fajnego. No nie wiem, wiecie co, jak ja tylko oglądam tą sytuację i wcale nie jestem z nią jakoś tam emocjonalnie związany, to i tak mnie to jakoś tam stresuje. Nawet nie tyle, że denerwuje, ale potrafię się postawić w tej sytuacji, bo miałem coś podobnego i to tylko przez jedną chwilę, nie? Tylko przez jedną noc po prostu się bałem, że ktoś zabierze tego Mustanga, nawet jeśli nie miałbym żadnych konsekwencji ani straty z tego tytułu, nie? No więc... Wiem jak to może być, jestem w stanie sobie to wyobrazić, nie? Sytuacja rozwiązała się tak, że w sumie znaleźli tego brabusa, już cały środek tego samochodu został rozmontowany, czyli tam fotele, jakieś tam inne pierdółki, plus jeszcze widziałem, że część zawieszenia i silnik, chyba coś tam z silnika, z komory silnikowej zostało rozmontowane, nie? W czasie około kilkunastu godzin po kradzieży, tak szacuję, nie? Nie wiem, w jakim odstępie czasu się to wszystko rozgrywało, ale no... W momencie, kiedy Sasza nagrał film, przynajmniej z tego co mówił, kiedy nagrał film o tym, że mu ukradli ten samochód, to jakby to się wszystko działo tam na bieżąco, nie? Wtedy akurat rozmawiał z policją, składał zeznania jakieś tam i tak dalej, nie? Także przyjemne w sumie słyszeć coś takiego, że w ogóle policja jakkolwiek zadziałała. Też pamiętam moją sprawę, jak mi się ktoś włamał na konto YouTube'owe i policja była totalnie bezradna, ale to była robota hakera, a tutaj jednak z samochodami potrafili sobie lepiej poradzić, no bo to jest chyba jednak częstszy przypadek niż włamanie hakerskie, tak? Zresztą chyba lepiej policja jest w tym wyszkolona. No i wiadomo, że szkoda była trochę większa, bo jednak samochód kosztował więcej niż moje konta, powiedzmy. No i tak wygląda ta sytuacja. I co, no przede wszystkim współczuję. Dowiedziałem się już o wszystkim po fakcie. Nikomu tego nie życzę, bo to jest duży stres, naprawdę. To po prostu tracisz ciężko zarobione pieniądze. Już ciut z tym, że ten samochód, nie, ale ktoś, wiesz, przeznaczył na to auto swoje ciężko zarobione pieniądze, tak? No nieważne, czy tam on ma bogatego ojca, czy nie ma bogatego ojca, czy kim on jest, czy co on robi, tylko po prostu potrafił wykorzystać swój jakby potencjał po to, żeby zarobić pieniądze i kupić sobie jakieś dobro materialne, nie? No, ale jednak niektórym to dupy ściskają, jak widzą, że komuś jest dobrze, a mi jest źle, ja tego nie mam, to muszę mu jeszcze ten chujowy komentarz napisać. Ech. No a propos brabusa, to... właśnie, zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, bo dzisiaj będziemy sobie, króciutko zerkniemy sobie na tablice, które robicie. Ciągle dla naszego klubu 1% Club. Tutaj widzicie, że jadę teraz z tablicą dubajską zrobioną przez Macieja z Discorda i sobie ją założyłem do tego Mercedesa, do tego Brabusa, bo tak mi się kojarzy z Dubajem trochę, takim przepychem totalnym Brabus. Nie wiem jak wam. A poza tym auto też bardzo fajnie sobie lata bokiem. To jest bodajże tuning Marquisa, driftowy, na kierownicę. Nie pamiętam skąd go mam, ale ja go akurat nie robiłem. To jest tuning Marquisa. Zdaje się, bo innego bym tu nie użył, po prostu. On jeździ praktycznie na tym samym sprzęcie co ja, tylko ma trochę lepszą bazę, ale... I bardzo dobrze się na tym lata. Może nie tak płynnie jak on, ale jednak. No co, zajedziemy sobie do centrum Horizon i zobaczymy te wasze tablice, które zrobiliście, a potem jeszcze ogarniemy nowy samochód Zenvo,
którego można bajecznie prosto zdobyć, mimo że to jest totalnie nowe auto w grze, nie? To można go bardzo łatwo zdobyć. Niektórzy właśnie nie wiedzieli, widziałem, że tam na grupie na Facebooku się pytali, jak zrobić zdjęcie, żeby odblokować ten samochód, żeby go zdobyć, żeby go mieć w garażu. Kurde, w sumie jakby zobaczycie ten odcinek, to już będzie po fakcie, tak? Trzeba pojechać sobie w to miejsce i zrobić tutaj zdjęcie. Jak zrobicie sobie tutaj zdjęcie, to wtedy odblokuje wam się osiągnięcie. To jest w ogóle scena Horizon w tym miejscu i najlepiej zrobić sobie to po prostu tu. Ja zrobiłem za barierką zaraz przy wyjeździe z festiwalu, festival site tam dalej, i tego mi nie zaliczyło, nie? Więc trzeba sobie tutaj bliżej podjechać i wtedy wszystko jest w porządku. No dobrze, to co? Zerkniemy sobie teraz na tablice, które zrobiliście. Weźmy sobie na przykład RS6. Niech sobie będzie, nie? RS6. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno mamy tutaj miejsce. Ale powinniśmy mieć. Jest dużo miejsca z tyłu na tablicę. No i wchodzimy sobie. No nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak to robić, to pokażę. Ja też w sumie miałem z tym trochę problem, ale nie jest to takie trudne, jak się wydaje. I tak, wchodzimy sobie w naklejki, wchodzimy sobie w tylny zderzak, dajemy opcję naklejki i tutaj mamy created groups, nie? Czyli utworzone grupy naklejek. No i tutaj macie kilka takich, które ja już sobie wcześniej wczytywałem, ale tam na dole macie taką opcję, jak gracie na klawiaturze, to na przykład klikacie backspace i backspace'em możecie wyszukać i wpisujecie tutaj, tak, dajecie maksymalną ilość naklejek 3000 i w opisie tutaj wpisujecie 1pcylub, czyli 1% klub przez C, nie? I tutaj wyskakują wam od razu nasze naklejki. To nie są tylko rejestracje, ale także winyle, które możecie sobie nanieść na swój samochód. Widzę, że tych tablic jest już no, sporo i różnych naklejek. Na początku była garstka. Są nawet moje podobizny, jeśli chcielibyście sobie coś takiego dodać. Proszę, tu jest Audi 4.0. Piąte za kółkiem, bardzo dobrze. Większość widzę, że Maciek wykonał. Są kwadratowe. No jest tego dużo. Dark Warrior. Tu mamy Kalifornia, ale kalifornijskie chyba nie są tak zaokrąglone na rogach. To zrobił Pro Wolf, Volkswagen, jak w Volkswagen taki nick ma. Są też logotypy, możecie sobie użyć. Tutaj jest nasz taki chyba najlepiej wykonany logotyp. Możecie nanieść sobie go na samochód, zrobił go Michalsiu. Tutaj macie od Pro Wolfa, ja będę mówił mu Wolf, bo to chyba o Wolfa chodzi, nie? Co tam właściwie jest, musielibyśmy sobie nanieść. Może zróbmy sobie tak, że dam tutaj naklejkę rosyjską z tyłu, bo bardzo mi się podoba, od Gucci.pl. Zajebiście to zrobił. Na środku. Mam nadzieję, że tak. Tablica jest równiutka, ładnie wygląda. No i na przykład chcę sobie coś dodać na masce. No nie wiem, czy to akurat będzie pasować do tego samochodu. Dodam sobie to, zobaczę, jak to będzie wyglądać na Audi, bo Audi to jest raczej taki samochód, do którego jakiekolwiek naklejki nie bardzo pasują, a zwłaszcza takie pasy masylkarowe chyba nie. Ale zobaczmy. No, ledwo co widać. Ledwo co to widać. To chyba można pomalować na inny kolor, ale wtedy to już w ogóle wszystko znika, nie? No, już musiał ziomek to naprawić, bo nie pasuje. No dobra, weźmy jeszcze raz, zobaczmy, co my tutaj mamy za winyle. No mówię, do Audi tak chyba nie bardzo pasuje. Moglibyśmy zrobić... Oj, coś tam widziałem ciekawego, poczekaj. Tak kątem oka coś tam widziałem, coś mi mknęło, coś interesującego. Poczekaj, to... To jest od Lotos, nie? Bardzo fajne. Wszystkie praktycznie te rzeczy takie najciekawsze wykonał Maciek. Tutaj mamy z jakąś rejestrację, z jakąś listwą na dole. Też można dodać. A tu mamy... Czy to Castrol jest chyba od oleju, nie? Nie Lotos. To Castrol chyba. Możemy dodać sobie. Zobacz. Fajne. Gdzieś tutaj, nie? Do Audi to mówię, nie pasuje za bardzo, tak żeby tam oklejać. Nie wiadomo, ile naklejek dawać.
5 zer, piąte za kółkiem. Jak chcecie sobie usunąć te tablice takie Fordzowe, które są normalnie na tych samochodach, to tam macie podczas wyboru znaków na tablicy, macie taką opcję na dole, żeby tablicę usunąć, nie? I wtedy możecie sobie nałożyć tablicę jako naklejkę. I zwróćcie uwagę, że w niektórych samochodach mamy działające podświetlenie. Akurat wybrałem specjalnie Audi, bo tutaj nawet jeśli nie mamy tej takiej prawdziwej tablicy, tej takiej tablicy z Fordzy i nałożymy sobie swoją taką naklejkę jako tablicę, to wtedy mamy podświetloną naklejkę nawet. I to jest super, wygląda to bardzo ładnie. Z boku jeszcze mamy chyba Castrol, wydaje mi się, że to jest logotyp Castrolu przerobiony na nasz logotyp. I z przodu mamy coś takiego. No to jest dla beki, ale trzeba przyznać, że naprawdę rejestracja rosyjska bardzo fajnie wykonana. Od razu się kojarzy z jakimiś wypadkami i kompilacjami wypadków prosto z Rosji, prawda? Przynajmniej mi. Fajnie wygląda, podoba mi się. No dobra, to sobie sprawdziliśmy i obiecany samochód, czyli Zenvo, najnowsze chyba auto, które zostało dodane do gry. I tak, mamy Zenvo ST1, to jest samochód bardzo podobny do tego, który został dodany, z tym, że ten nowy ma bardzo ciekawą jedną rzecz, czyli spoiler, który bardzo interesująco pracuje podczas skręcania. I teraz jak jedziemy szybko mam tu na myśli w okolicach 280 km na godzinę, 250, coś takiego, to ten spoiler on aż tak mocno się nie wygina, ale jak jedziemy sobie tak wolno, ja jadę sobie teraz tak 30-40 mil na godzinę, to on potrafi się naprawdę bardzo mocno wyginać, nie? Jak jedziemy na kierownicy, to widzicie, że on jakby wygina się tak płynnie, no nie? Ale pewnie już zauważyły osoby, które grają na padzie, że na padzie nie wygląda to dobrze, nie? Jak skręcamy maksymalnie w prawo, maksymalnie w lewo, jadąc wolno, to wygląda brzydko po prostu. I to jest najnowsza fura, którą możecie bardzo łatwo zdobyć. Pokazałem wam na początku w jaki sposób. I część osób myśli, że samochód naprawdę powinien się fantastycznie trzymać drogi, bo ma ten spoiler ze zmienną, w ogóle ma zmienną aerodynamikę, tak? Jako ruszający się spoiler. Ale prawda jest taka, że samochód nie prowadzi się jakoś wyjątkowo. Są zdecydowanie lepsze auta, które zdecydowanie lepiej się prowadzą niż ta fura. Tutaj mamy takie prowadzenie, powiedzmy, no nie wiem, jak takiego typowego samochodu z klasy S2, tak? Niczym jakby specjalnym się nie wyróżnia. Obecnie nawet mam całkowicie zwiększony docisk aerodynamiczny i samochód powinien bardzo dobrze trzymać się tej drogi, a jednak no jest jak jest. To jest w ogóle paranoja, że ja na Hashifterze zmieniam biegi w samochodzie, który ma tak wspaniałą skrzynię automatyczną, nie? Jak na całkowicie zwiększony docisk aerodynamiczny, to samochód zachowuje się dość przeciętnie. Nic nadzwyczajnego się tu nie dzieje. Ten ruszający się na boki spoiler jest oczywiście fajnym dodatkiem, ale w Fordzie Horizon on jakby dużej różnicy nie robi. Ciekawe jak to jest w rzeczywistości, czy faktycznie samochód jakoś inaczej się zachowuje. Tak na mój chłopski rozum ten spoiler, jeśli wygina się jakby w drugą stronę niż powinien, to z tyłu samochodu powinien być chyba wyrzucany do zewnętrznej strony zakrętu, tak mi się wydaje. I nie wiem jak to rzutuje na przyczepność tylnych opon, bo jednak jest troszeczkę chyba zwiększone obciążenie dla tych tylnych opon podczas takiego mocnego manewrowania, ale ja nie jestem w tym ekspertem, tak jak mówię, na mój chłopski rozum to rozwiązanie wydaje się być dziwne.
Dźwięk samochodu jest taki dosyć przeciętny, tutaj chyba nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Może nawet z jakiegoś innego zapożyczony jest, nie? Najważniejsze to w tym aucie jest... Najważniejsze w tym aucie jest po prostu ten spoiler i tyle. Najciekawszy, nie? No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam do komentowania odnośnie waszych preferencji, waszych oczekiwań wobec Forza Horizon 5. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Hejka.